Świąteczna bimba gotowa, Poznań przystrojony, jednak święta inne niż zwykle. W obliczu epidemii i przy ograniczeniu liczby osób przy wigilijnym stole każdy starał się dzisiaj złapać trochę świątecznego klimatu. Ciężko jest z uwagi na dziecko, bo mało osób na mieście, no ale jakoś staramy się, żeby syn tego nie odczuł. Więc jesteśmy razem na spacerku. W tym roku dla wielu z nas na pierwszy plan wysunęła się myśl, żeby te święta były przede wszystkim bezpieczne. Akurat ja jestem w pracy, jestem z opieki na ciężko chorym, wracam, a jak najlepiej, no to wszyscy wiadomo, że w domku, nie? Bezpieczniej. No i z rodziną, nie? Tak według tego limitu, co jest. Najwięcej nic. Niektórzy tegoroczne święta spędzają na raty. Zawsze było nas bardzo dużo. 16 osób, moje dzieci, wnuki. No a w tym roku tak dzielimy na te dni, a w niedzielę w lesie spotykamy się wszyscy, żeby się zobaczyć chociaż. W te święta nie rozpieszcza nas też pogoda, a w głowach wielu poznaniaków powracają wspomnienia białych świąt. Było biało, było tyle śniegu, że trzeba było odkopywać sobie przejścia nawet. Ale to było faktycznie... Zanim się chyba pan urodził. Obrazki takie jak te z przedwojennej Śródki, ośnieżonej Rusałki, jeżdżenia na łyżwach na Sołaczu kilkadziesiąt lat temu, czy nawet ośnieżonego parku Kasprowicza z lat 70. pojawiają się coraz rzadziej. Chyba weselej było, bo można było tam wejść na sanki, do parku, porzucać się śnieżkami. Było bardziej urozmaicone. Teraz jest, no, zwłaszcza dziś w tym roku jest tak... smutne. Ostatni raz całodobowy mróz w Polsce podczas Wigilii Bożego Narodzenia mieliśmy 13 lat temu, a na południu Polski w 2008 roku, zatem dawno temu, ale proszę mi wiedzieć, że to właśnie jest czysty przypadek. Bo choć coraz mocniej odczuwamy zmiany klimatu... 2019, drugi najgorętszy rok w historii pomiarów. Dla nas 2019 to najgorętszy rok w historii pomiarów. Krótko mówiąc, mamy coraz wyższą temperaturę. Zdolność ta do osuszania atmosfery po prostu narasta. To akurat w przypadku białych świąt nie należy mylić klimatu z pogodą. Układy niskiego ciśnienia zaciągają powietrze z południowego zachodu i z zachodu i ono jest transportowane do Polski właśnie po obrzeżach niżu. No i dlatego wyższe temperatury. Ale gdyby się tak zdarzyło, że to nie niż nad Polskę nadciągnie, a wyż skandynawski bądź rosyjski, to zapewniam, że mielibyśmy piękne białe święta. Niezależnie od pogody, życzenia od nas i od poznaniaków pozostają ciepłe. Teraz to tylko zdrowia i nic więcej, nie? Spokoju, spokoju, jeszcze raz spokoju. Wszystko zaczyna i kończy się w głowie. Jeżeli tam jest poukładane, to i będzie lepiej, i będzie dobrze. Braku masek i braku pandemii. Piotr Kotwicki, Puls Dnia.